Hejka, z tej strony Agata z Agaterii Craft. Witam Was na pierwszym wrześniowym filmiku. Dzisiaj zrobimy sobie, no jak już wiadomo, szybką, zimową, świąteczną kartkę. Bo taki jest mój cel, żeby Wam pokazywać, jak z agateriowymi produktami możecie zrobić szybciusieńko kartek, czyli dużo jednocześnie też. Skorzystamy dzisiaj z najnowszej maseczki z tego roku, taki wianuszek. Z napisu radości z narodzin Syna Bożego i czerwony puder do embossingu. Oczywiście bez embossingu moja praca nie może się obyć. Zacznijmy, może ja sobie tutaj przygotowałam bazy i warstwy. Zacznijmy może od wykorzystania właśnie tego wianuszka. Patrzę sobie pod światełko, chwilkę Wam zniknę, żeby sobie równo ułożyć mój wianuszek. Jest równo i skorzystam z tuszu. Ja mam akurat Distress Oxide, ale po prostu może być jakikolwiek inny tusz, szczoteczki i robimy sobie kulistymi, okrężnymi ruchami wzór maski. Ja wolę korzystać z tych szczoteczek, ponieważ one o wiele dokładniej odzwierciedlają nam wzór. Wchodzą, że tak powiem, w każdy zakamarek wzoru i najpierw jadę w jedną stronę, tak jakby koła, a potem drugą stronę, żeby właśnie wszędzie te włoski dotarły tam, gdzie nie dotarły, gdy jechałam w jedną stronę. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Ale najpierw szczoteczką lecimy w jedną stronę, a potem w drugą stronę. Wtedy mamy pewność, że wszędzie będzie ładnie wzór wydobyty. Dobrze, no i zobaczcie, tak powstał nasz przepiękny wianuszek. To jest jedna część. Może ja już sobie będę częściowo to naklejała, słuchajcie. Tu mam troszeczkę mniejszy fragment z zielonego kartonu, żeby pasowało mi to do tego wianuszka. Podczas tego filmiku powiem Wam pierwszy wyraz naszego wrześniowego hasła. Taką zabawę prowadziliśmy już i w tamtym roku. Zrobiliśmy przerwę na wakacje, ale po wakacjach wracamy z naszą zabawą. Może Wam opowiem mniej więcej, o co chodzi. W każdym miesiącu są 4 filmiki. Jest nas 4, które dla Was nagrywamy i Was inspirujemy. Każda z nas w każdą niedzielę będzie podczas swojego filmiku zdradzała Wam pewien wyraz. I 4 wyrazy, czyli z całego miesiąca, utworzą hasło danego miesiąca. Po zakończeniu miesiąca ja zrobię specjalny post na YouTubie oczywiście, gdzie będzie można wpisywać właśnie hasło, które odkryliście oglądając nasze filmiki. I później dam Wam na to jakiś czas i później ja wybiorę sobie z dziewczynami jakąś osobę, do której poleci paczka niespodzianka. Więc koniecznie bądźcie z nami w każdą niedzielę. Oglądajcie każdy filmik, zapisujcie sobie słowa i być może szczęście się do Was uśmiechnie. Ja tymczasem wzięłam już, także to słowo powiem za jakiś czas w trakcie filmiku. Ja tymczasem wzięłam już sobie, słuchajcie, drugą warstwę i ją sobie podklejam na dystansę. Ja lubię zawsze dać albo dużo dystansów, nie chcę, żeby mi karteczka falowała, więc tutaj, żeby troszeczkę było szybciej, to podkleiłam kartonik z Pirmaty, bo on mi robi taką większą powierzchnię, szczególnie, że będę dalej tutaj pracowała z tym wianuszkiem, jak go odwrócę, więc chciałam, żeby tutaj był szczególnie po środku wzmocniony. No i dobrze, i sobie przyklejamy. Teraz jeszcze spojrzymy, żeby nie pomylić góry i dołu. Może sobie zrobimy w ten sposób.
i przyklejam to mniej więcej po środku. Bardziej więcej niż mniej, ale przyklejamy po środeczku. Ja jeszcze do ozdabiania tego wianuszka oczywiście wrócę, ale to po pewnych czynnościach, które zrobimy. I teraz pomyślałam sobie, że fajnie by było po środku wianuszka dać napis. No więc jak napis, no to co może u mnie być? Oczywiście musi być embossing. Skorzystam właśnie z tego stempelka, który wam pokazywałam na początku. Tusz. I odbijamy. Ten stempelek jest tak zrobiony, że mieści się w kółku o średnicy, ops, wcześniej czerwonym go odbijałam, o średnicy 5 cm. Więc do wykrojników wszelakich będą pasować. Zobaczcie, tutaj teraz użyję sobie czerwonego pudru, ponieważ ja później tam na karteczce jeszcze wkomponuję gdzieś czerwony kolor. Pięknie, bardzo ładnie, mimo tego, że tutaj jest na górze bardzo drobny ten napisik, to on bardzo ładnie, tak jakby przyczepił się puder do niego i jest czytelny. Dobrze. I słuchajcie, to wcale nie jest puder, ten czerwony akurat nie jest nazwany, że jest pudrem do detali, ale jak widzicie, nadaje się nawet do tak drobnych napisików. Dobrze, i teraz sobie oczywiście nagrzejemy. I mamy gotowe. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Naprawdę jest wszystko, nawet to najdrobniejsze jest dalej czytelne, więc spokojnie czerwonym pudrem, nawet bez napisu, że jest do detali, oczywiście mówię o pudrze agateriowym, możecie robić napisy. No to może słuchajcie, zanim przejdziemy dalej do pracy nad kartką, przyszedł czas, żeby powiedzieć wam, żebyście zapamiętali hasło, znaczy wyraz naszego hasła, a tym wyrazem jest słowo jesień. Nie chcę jeszcze kłaść. Zapiszcie sobie koniecznie to słowo i czekajcie na kolejny filmik za tydzień. Dobrze, ja sobie tutaj teraz zrobiłam też dystans. No, odejdź. Karteczko nie chce odejść, no. Dobra, jest. Zawsze daję kleju na kosteczki, bo jeszcze mam wtedy tą możliwość troszeczkę ewentualnie przesunięcia, gdyby coś było nie tak. Ostatnie zerknięcie, czy jest dobrze baza, bo już teraz przy napisie by nie było odwrotu, bo tak jak wianek można go różnie układać, tak przy napisie, no to już raczej musi być prawidłowo. No i tak to wygląda jeszcze bardzo, bardzo skromnie, ale dołożymy sobie tutaj troszeczkę, słuchajcie, czerwonego koloru, korzystając z takich półperełek płynie, tylko ja muszę je koniecznie sobie najpierw sprawdzić, czy na pewno dobrze mi się tutaj wszystko, o, bo to bąbelkuje, dobrze, zaraz go sobie parę razy tutaj wypróbuję, oczywiście go dobrze, teraz będzie dobrze. No, jeszcze mi te.
No i bardzo ładnie to wychodzi. Porobimy sobie tutaj na tych kółeczkach czerwone koraliki. Ja potem nie będę tylko podnosiła tej karteczki, żeby to się mi ładnie wszystko tutaj zastygło. Dobrze. I zobaczcie, od razu nabiera to już innego wyglądu, jak troszeczkę tutaj koloru dodaliśmy. Denerwują mnie te bąbelki. Tak to mieszałam już przed użyciem, przed nagrywaniem filmiku. Ale bardzo ładne wychodzą te kuleczki. Może tutaj jeszcze troszkę poprawię te pierwsze. Dobra. O, zobaczcie, coraz ładniej, prawda? Ja tak sobie myślę, że mogłabym sobie dać tak jakoś, no kurczę, tutaj takie trzy kuleczki, żeby to tak trochę. O, dobra. No jak lecimy z tym czerwonym, słuchajcie, to lecimy. To wszędzie te kuleczki dajemy, żeby rozweselić karteczkę. Powiem wam, że bardzo ładne plamki wychodzą z tych pęcherzyków powietrza. Faktem, że to troszeczkę u mnie leżało nieruszane. No i zobaczcie, i mamy karteczkę gotową. Bardzo, bardzo szybciusieńką. Jak ktoś chce się pobawić, to jeszcze tutaj można też dać jakieś pół perełeczki. Może ja bym tutaj dała, żeby już tak nie robić za bardzo pstrokato, to damy takie delikatne, bo damy takie krystaliczne, żeby już tak się, żeby coś tam jednak było, ale już żeby się tak nie rzucało w oczy. I mamy, słuchajcie, karteczkę gotową, szybciusieńko. Także jeśli robicie dla rodziny karteczkę lub na jarmarki szykujecie, to myślę, że takie karteczki są bardzo szybciutkie do zrobienia. I oczywiście w środek przydałyby się jeszcze jakieś życzenia. Ja nie będę w tej chwili tego otwierała, żeby mi te kropeleczki, chciałabym, żeby zastygły, ale chciałam wam pokazać, że Agateria w tym roku też wydała stempelki, które się idealnie nadają do w środku, żeby je wstemplować, żeby były to życzenia. Tutaj mamy o pastorałce i kolędzie. Tutaj mamy taką w kształcie choinki. Tutaj w ciszy wigilijnej nocy. Bóg narodzony, dziecię małe. Oczywiście jest o wiele więcej takich stempelków, które możemy wstemplować do ośrodka z ubiegłych lat. Wszystkie te nasze produkty znajdziecie w sklepie. Oczywiście Agateria Craft, gdzie was serdecznie zapraszam. Taka moja praca. Będę czekała na komentarze, jak wam się podoba taka karteczka. Czy robicie karteczki właśnie takie prościutkie, bo czas nagli, wiadomo. Dajcie koniecznie znać. No i zapraszam za tydzień na kolejny filmik z kolejnym wyrazem wrześniowego hasła. Ja wam serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Pa, pa.